Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym takim motywującym filmie. Jakiś czas temu na moim kanale był Clean With Me, do którego zresztą was odsyłam, bo moim zdaniem wiąże on się trochę jakby z tym filmem, który nagrywamy dzisiaj. A dzisiaj będzie jakby moje sposoby na efektywną naukę. Ja w tym roku szkolnym postanowiłam się tak naprawdę skupić na moich rozszerzeniach, czyli na biologii, chemii. Na angielskim mam też polski i matematykę na maturze, więc na tych przedmiotach się teraz najbardziej skupiam, w szczególności w tym roku zaczęłam właśnie mocno pracować nad moją maturą z biologii, którą chciałabym zdawać w przyszłym roku, rozszerzenie z biologii. Chemii to zawsze dobrze mi szło, z chemii z tym nie miałam problemu i mam też właśnie korepetycje w tym roku z biologii, matematyki i z chemii i naprawdę dużo mi dodaje, moje jakby oceny też to pokazują, no naprawdę mam spoko oceny w tym roku, bo mam tam z chemii mam chyba 5, z biologii mam 5, chyba 1, 3 albo 4, właśnie nie wiem, ale no jest dobrze, w każdym razie z matematyki sprawdziłam dostałam 5, ale to już wam się chwaliłam na TikToku, jeśli jesteście zainteresowani moim TikTokiem, a co tam, to zostawiam wam tutaj moją nazwę, w opisie macie link. Dobra, to tyle reklamy, opowiem teraz wam o co będziemy robić w tym filmie, więc tak, zanim pokażę wam jak już się uczę, to musimy przygotować wszystko i siebie i wszystko wokół do nauki. To nie jest u mnie takie proste. Może ktoś z was na przykład tego nie robi i to przeszkadza właśnie wam w efektywnej nauce. Jakby to jest cały u mnie taki rytuał, żeby przygotować się do tej nauki, bo tak, po pierwsze i muszę się dobrze czuć sama, jakby wiecie, ze sobą, bo jeśli ja się czuję nieładnie i niefajnie, to nie ma mowy o nauce. Na przykład po szkole lubię zmyć makijaż do nauki, ale w weekend lubię się lekko pomalować i wtedy się lepiej czuję do nauki. Widzicie, to jest tak bardzo zależne, ale ważne, aby właśnie czuć się ze sobą dobrze, więc ja właśnie na przykład za chwilę uczeszę włosy, bo wiecie, mam takie byle co, lekko się pomaluję, ale sobie zakryję tutaj niedoskonałości i wyżeluję brwi. Jeśli chodzi o ubranie, to też po szkole się przebieram zazwyczaj do nauki, tak aby było wygodnie w jakieś dresy, po prostu bluzę mam rozpinaną, koszulkę, mam dresiki i długie skarpety, żeby było ciepło. Punkt drugi jest to sprzątnięcie w pokoju. Tak, moim zdaniem ma to ogromny wpływ na naukę. Jakby ja na przykład nie potrafię uczyć się przy biurku, gdy tu jest porządek, a łóżko na przykład jest rozrzucone, nabałaganione. Nie potrafię, po prostu nie potrafię. Może to też u was jest problem i tego nie odkryliście, więc ja wam tutaj właśnie apeluję, aby sprzątnąć przed nauką. No i też jest to zależne od poziomu bałaganu w naszym pokoju. Jeśli na przykład mamy tylko rozgarniasz na biurku, to wystarczy ogarnąć na biurku. Jeżeli mamy naprawdę bałagan w całym pokoju, to odsyłam was do filmu Clean With Me. I tam po prostu sprzątnijcie sobie w pokoju i wróćcie tutaj, aby efektywnie się uczyć. Moim zdaniem naprawdę to jest ważne, może wydaje się to głupie, ale naprawdę to jest ważne, więc tak. Ja mam teraz w pokoju dosyć bałagan, więc robimy takie naprawdę sprzątanie. Ale nie będę wam tego pokazywać, po prostu macie film Clean With Me, więc to nie ma sensu, ale ja umyję okna. Na biurku przede wszystkim sprzątnę, bo mam tutaj jakieś porozrzucane rzeczy i pościelę łóżko i zgarnę kurze i wyniosę śmieci. Dobra, zabieram się za to, bo to może trochę trwać. Dobra, więc punkt drugi spełniony, jest posprzątane u mnie w pokoju. No i teraz jeśli chodzi o takie już wiecie, rzeczy, które trochę zmieniają, ale one nie mają jakiegoś wielkiego wpływu, to jest atmosfera. Teraz w momencie, gdy ja wracam ze szkoły i zabieram się za naukę, tam po zjedzeniu obiadu i po tam jakimś czasie odpoczynku, jak chcecie mogę wam nagrać moją rutynę po szkole, też zobaczycie jak to u mnie dokładnie wygląda. Ale ogólnie już zazwyczaj jest ciemno, gdy zabieram się do nauki, więc wtedy nie jest trudno, aby osiągnąć fajny klimacik. Więc wystarczy, że zapalicie jakieś lampeczki, kupić jakieś lampeczki, LED-a czy świeczki. Świeczki to jest coś, co właśnie pomaga nam romantyzować naszą naukę, bo wiem, że jest jakieś coś takiego na TikToku, przynajmniej było, ale pewnie już się trochę spóźniłam z tym, aby właśnie romantyzować swoją
naukę i powiem wam, że ja zaczęłam to robić od początku września, trochę nieświadomie, zanim jeszcze to wszystko się pojawiło na TikToku. Ogólnie ja zawsze uwielbiałam się uczyć przy świeczkach, bo dodaje super klimat, jakoś tak wtedy jest przyjemnie, więc świeczuszka jesienna jest. I co jeszcze fajne, to ja polecam wziąć sobie coś do picia. Trzeba pamiętać, aby nawadniać swój organizm, może to być woda, może to być sok świeżo wycisniętych owoców, może to być smoothie, herbatka, co tam lubicie. Ja akurat mam herbatkę w takim świątecznym kubku. Kto czeka na vlogmasy, też niech pisze komentarze. I co ja jeszcze lubię? Lubię czasami sobie wziąć coś do przekąszenia. To też jakoś, nie wiem, umila mi naukę. W szczególności jak robię sobie jakieś zadania albo jakoś, no wszystko po prostu, nieważne. Naprawdę jedzenie umila naukę. Nie mówię, żebyście tu wzięli wielkiego kotleta schabowego i ogórki i mizerię, tylko jakoś chodzi o drobną przekąskę. Właśnie ja uwielbiam pistacje są tak uzależniające, ale to też jest czasami takie, że ja mówię, dobra, wezmę sobie pistacje do nauki, a ja siedzę i skubię pistacje i zupełnie się nie uczę, ale to już mój problem. Chciałam powiedzieć, że może być popcorn, jakieś nachosy, jakieś takie, wiecie, coś, co możecie pochrupać. Ja lubię sobie tak pochrupać podczas nauki. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam coś takiego, że wtedy jakoś mi się mile. Jeszcze jeden protip ode mnie, to aby uchylić okno. Ja uwielbiam się uczyć przy uchylonym oknie. W sensie wtedy czuję jakieś takie świeże powietrze i chyba, że macie głośno za oknem, to nie polecam. Ale jeżeli macie w miarę cicho, tak, że możecie się przy tym skupić, to bardzo, ale to bardzo polecam. Kolejnym punktem jest planowanie. Wiemy, że łatwo mówić, ale wychodzi już trochę gorzej. Jeżeli mamy sprawdzian z biologii, z całego materiału i musimy się, załóżmy, w jeden dzień, bo odłożyliśmy sobie to na ostatnią chwilę, nauczyć całego tego materiału, to naprawdę jest ciężko. Wiem, co mówię, bo tak robiłam całą drugą klasę i naprawdę nie było łatwo. Na drugą klasę to jeszcze, bo tu byliśmy na zdalnych, ale w pierwszej też jak robiłam, to było dramatyczne. Nie miało to żadnych jakby odzwierciedleń w mojej wiedzy, po prostu uczyłam się tego na zasadzie wkuj, zdaj i zapomnij. Teraz mam trochę inną metodę, bo po prostu każdego dnia, po każdej lekcji biologii siadam po szkole i robię sobie notatki z tej biologii. Czytam ten temat, staram się to przyswoić, niekoniecznie umieć wszystko na 100%, ale aby cokolwiek rozumieć na tą kolejną lekcję i wtedy naprawdę dużo łatwiej to wszystko idzie, gdy uczymy się z lekcji na lekcji. Gdy mamy zapowiedziane sprawdzian za 2 tygodnie, to zaczniemy uczyć się trochę wcześniej, chociażby ten tydzień wcześniej, tak po trochu, niż tego jeden dzień przed. To jest najgorsze, gdy mamy sprawdzian w poniedziałek, a my cały weekend przebomblowaliśmy i uczymy się w niedzielę w nocy. Najgorzej jak tylko może być, ale to jest, ja wiem, ja czasami też tak robię i to jest potem, ja mam takie wyrzuty sumienia, że szok. Ale właśnie polecam wam planować jakiś notes w telefonie chociażby, czy kalendarz na ścianę, jak lubicie, aby tak sobie notować, kiedy macie jakiś sprawdzian, aby sobie w głowie mniej więcej rozłożyć tu, że tutaj uczy się tego, tutaj tego. Na przykład jak mamy słówka z angielskiego, jest ciężko nauczyć się dzień przed. Ważne, aby te słówka powtarzać. Są fajne aplikacje do tego, Quizlet i tak dalej. I ostatni taki protip ode mnie, to jest, aby powtórzyć sobie ten dany zakres materiału, który potrzebujecie na kartkówkę, sprawdzian na dzień kolejny, przed samym sienkim snem i rano. Ja tak mam zawsze, że rano jak się budzę, to ja to pamiętam, naprawdę to pamiętam. I to jest moja pierwsza myśl rano, właśnie żeby sprawdzić, czy ja to pamiętam, i zazwyczaj właśnie pamiętam. I to jest właśnie fajny sposób, bo moim zdaniem to działa tak. Oczywiście nie jestem żadnym specjalistą, więc mogę się mylić, ale to działa tak, że jak ja się uczę, tak wiecie, po południu, czy tam wieczorem już, potem idę na kolację, idę się myć, to trochę mi to wyprowuje z głowy. I potem, gdy przed samym snem ja to sobie powtórzę, to ja rano to pamiętam. Nie wiem, jak to działa, ale po prostu nawet nie potrzebuję dużo czasu tego powtarzać przed tym snem, tylko tak przeczytam kilka razy i rano ja to potrafię. I to jest tak niesamowite. Możecie przetestować, czy u was to działa, i dać znać w komentarzu, ale naprawdę ja to polecam. Oczywiście to nie jest tak, że przeczytam raz 100 słówek z angielskiego i rano się obudzę i będę je pamiętać. To chodzi, wiecie, o pojedyncze jakieś frazy, o pojedyncze, no, wzory, nie wiem, słówka, czy tak dalej. Ostatnio uczyłam się opisu na pamięć z hiszpańskiego i powtórzyłam chyba tak sobie z 5 razy przed snem, może
no dobra, może 10, coś takiego, i rano się obudziłam i naprawdę to pamiętałam, więc to jest naprawdę dobra metoda. Okej, więc zaczniemy od mojego sposobu na robienie notatki z biologii. Ja robię to po każdej lekcji, naprawdę trzeba się pilnować, bo jak narobicie sobie zaległości, to już nie będzie łatwo. I tutaj ja mam właśnie taki zeszyt, gdzie piszę na brudno, czyli na lekcji zapisuję sobie takie najważniejsze rzeczy, które pani mówi, które piszę na tablicy i tak dalej. I on wygląda tak, widzicie, niezbyt ładnie. I tutaj już jest ten mój zeszyt na czysto i tutaj właśnie za chwilę zabieram się za przepisywanie tematu o białkach. Jest to temat, który był już w pierwszej klasie, więc tutaj pod ręką mam też książkę z pierwszej klasy i będę się tą wiedzą z tej książki również tutaj właśnie, no będę się wspomagać po prostu tą książką, ale mam też moją tegoroczną książkę, więc będę sobie czytać ten temat z tej książki. I jakoś połączę tą wiedzę z tego zeszytu z tym, co jest w książce, i po prostu zamieszczę to tutaj na tej kartce. Więc właśnie moim zdaniem do dobrych notatek najważniejsze są takie cienkopisy i markery. Ja bardzo lubię każdy temat mieć w innym kolorze. Załóżmy, że tutaj zobaczcie, jest pierwszy temat homeostaza, to wszystkie jakieś podpisy, które robię tutaj, robię w kolorze pomarańczowym. Potem jest kolejny temat, układ powłokowy zwierząt, jest cały tutaj na żółto, kolejny jest na różowo. I zawsze sobie tutaj z przodu zeszytu zapisuję kolejność właśnie podkreślania tych tematów. I to jakby, lubię, to jest taki przejrzysty ten zeszyt i fajnie potem się z niego uczyć. Jeśli chodzi o sam sposób jakby już na naukę, jakby ja was tutaj bardziej nauczę takich, jakby jak uczyć się do przedmiotów z teorią. Bo jakby na, do matematyki, no to jedyną opcją jest robienie zadań, robienie zadań, robienie zadań, robienie zadań. Tam tak naprawdę nie ma na to żadnego większego sposobu, przynajmniej ja nie mam, nie wiem, może wy macie, ja mam korki z matematyki, więc idzie to dużo łatwiej, ale tak to sama oprócz tych korepetycji robię też jakby dużo zadań i to naprawdę pomaga. Nawet nie trzeba uczyć się na pamięć jakoś tych wzorów, tylko w momencie, gdy robimy dużo zadań, to naprawdę te wzory same nam się zapamiętują. Tak samo jest z zadaniami z chemii. Jeśli chodzi o teorię z biologii czy chemii, to bardzo polecam sposób odpytywania się z kimś. Ja w ogóle bardzo lubię jakby teorii uczyć się z kimś przez telefon i właśnie bardzo często uczę się z Kacprem, bo chodzimy razem do klasy i planujemy jakby razem maturę z rozszerzonej biologii, więc razem się do tego uczymy, nawzajem się motywujemy i bardzo wam to polecam. I tak jak uczyliśmy się na przykład, tutaj powiem wam z ostatnich tych tematów, budowy stawu, to powiem wam, że to jest niby takie teoretyczne, bardzo, trzeba się tego wkuć, ale z drugiej strony jakby warto też zrozumieć, naprawdę, albo jakoś sobie jakieś skojarzenia wymyśleć, jakoś zrozumieć, jak sobie było takie skomplikowane jakieś rzeczy z biologii, pamiętam, to zawsze myśleliśmy jakieś skojarzenia, że coś tam, jakiś atom czegoś wchodził po schodkach na górę, takie kombinacje, naprawdę tak, aby sobie to ułatwić, potem to może zapamiętacie i uda wam się przełożyć na to, jak właśnie to było w tej biologii. Jeśli chodzi właśnie, tutaj uczyliśmy się o stawach, to sobie po prostu odpowiadaliśmy na pytania i opowiadaliśmy. Jeśli uczycie się sami, bo tak lubicie, czy też nie macie z kim, to po prostu sami sobie zadajecie pytanie, nie patrzycie się w zeszyt i spróbujecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Załóżmy, staw jest zbudowany z panewki i główki stawu, która jest częścią wystającą, panewka jest odpowiadającą jej wklęsłą częścią, otacza je torba stawowa, która jest wypełniona mazią i tak dalej, i tak dalej. I opowiadacie to sobie tak tylokrotnie, aż będziecie potrafili te najmniejsze szczegóły, które są wymagane w danym temacie. No więc ja taką właśnie naukę w tym roku preferuję i to naprawdę
No naprawdę u mnie ma to efekty. Właśnie najbardziej polecam robić sobie ładne notatki, bo jak ja mam ładne notatki, ważne by one były takie przejrzyste i w jednym kolorze właśnie. Aby ten tekst nie był tak, wiecie, bardzo naćkany na sobie. Obrazki też mi bardzo dużo dają. Ja ogólnie jestem wzrokowcem, więc jakby, wiecie, u mnie to coś takiego działa. Jeśli notatki są ładne, schludne, to naprawdę aż się miło uczy. No i tak naprawdę to są wszystkie moje metody, bo tak jak mówię, no nie jestem w stanie za was się nauczyć. Matematyki też nie mam żadnego takiego sposobu, tak naprawdę właśnie na teorię, czy tam właśnie uczycie się z WOS-u, to można tej samej metodzie, aby po prostu opowiadać o tym. W takim bądź razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dzisiaj taki trochę mądrzejszy film, bo rozmawialiśmy o nauce. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję też, że mogłam wam jakoś pomóc i was zmotywować. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, zostawiajcie kciuka w górę, jeśli film wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa!